Wiatr trochę powiewa, strącając krople z drzew. Jak dobrze wstać, skoro w świt, i pójść na rower. Trzeci dzień. Wczoraj przejechałem okrutnie mało kilometrów, ale chowałem się przed burzami, więc stwierdziłem, nie będę ryzykować jeździć po lasach w czasie burzy, po nocy. Stwierdziłem, że się jednak zdrzemnę, prześpię się, wstanę super rano i polecę dalej. No i plan się udało zrealizować, cisnę. Przede mną Szczecinek i kilka fajnych spotów. Wschód słońca. A wracając do głównego celu tej wyprawy, czyli skrytki i odkrywanie run, to na ostatniej skrytce zdobyłem runę Eichwas. Jej wibracje skupione są na tym, co jest dla nas najmniej zrozumiałe. Runa Eichwas też pozytywnie wpływa na bogactwo naszych podróży wewnętrznych. Więcej o tej runie i innych znajdziecie w opisie pod filmem. A ja cisnę dalej, szukać kolejnej skrytki. Ostatniej już. Nie byłbym sobą, gdybym nie zszedł na chwilę z roweru. Miejscowość Ciemino, jezioro Ciemino i w pobliżu jeszcze jest rezerwat Bagna Ciemino. Dobra, cisnę dalej do wieży Bismarka w Szczecinku. A tak przy okazji, niezła tandeta. Przejechało ze mną może z 500 km. Jeszcze tak kiepskiego bikepackingowego wynalazku to nie miałem. Ale wygląda ładnie. Porażka. Albo mi się taki model trafił, wiadomo. Thank you.
przecinek i bardzo malownicza ścieżka nad samym brzegiem jeziora. Tam w drzewach było widać wieżę Bismarcka. Wybudowano ją w 1910 roku. Zarośnięta jak diabli. Oto i ona. Jakby mi było mało górek do podjechania, to jeszcze zaliczę sobie górkę z wieżą Bismarcka. Na przełomie zeszłego wieku Niemcy wznieśli kilka takich wież ku czci owego kanclerza Niemiec, Bismarcka. Na szczycie tej wieży był rozpalany ogień w rocznicę urodzin żelaznego kanclerza Niemiec. Ładny widok na jezioro. Tylko ten śmietnik w kadrze niefortunny. Człuchowo, Zamek Krzyżacki. Piękna twierdza. Nie zatrzymuję się nigdzie po drodze. Trochę mnie ten czas goni. Kilometrów trzeba nadrobić. A na zamku mogę chwilę posiedzieć, nie? Albo pod zamkiem. Ceglana wieża ciśnień podawała kiedyś wodę parowozom. Zabytkowa stacja kolejowa w Czarne. Zawsze prułem tam prosto. No, ale teraz będzie za to kozacka górka do podjechania. I żuraw się zerwał do lotu. Nie mógł chwilę poczekać.
Dobra. Robimy. Ona się tak tutaj delikatnie zaczyna. Tak widzę, że w porównaniu do zeszłego roku to tutaj trochę te krzaki są wykarczowane. Zrobione. Kolejna górka zaliczona. Ale miała coś maksymalnie kilkanaście procent nachylenia. Tylko taka dosyć długawa małpa. Dobra, kręcę. Przede mną Człuchów. Jeszcze parę kilometrów. 13 chyba stąd. No. Okej. A i tu będzie jeszcze szalony zjazd teraz długi. Fajny. Właśnie to jest najlepsze w górkach. Że potem się zjeżdża na dół. Chyba, że są oszukańcze. Tutaj jeszcze na koniec jest takie wysokie C. Krótki, ale dosyć stromy podjazd. Bo powyżej 20%. Najmniejsza remiza ever, jaką widziałem. Jak na zamek, to tylko po bruku. Zamek Krzyżacki w Człuchowie. Zamek Krzyżacki w Człuchowie był dla zakonu bardzo ważnym punktem strategicznym. W
Budowę zakończono w 1365 roku. Chronił on południowe flanki państwa krzyżackiego, przez co wielkością ustępował tylko i wyłącznie zamkowi w Malborku. Z ciekawostek, to w 1627 roku bezskutecznie próbowali zdobyć zamek Szwedzi, a podczas potopu w 1656 roku, po wielu miesiącach oblężenia, rozpoczęli je wczesną jesienią, a udało im się dopiero zimą, dzięki temu, że przedostali się w rejony zamku po zamarzniętym jeziorze i udało im się wdrapać na mur. A jeśli chcesz usłyszeć więcej ciekawostek z okresu potopu szwedzkiego, to zapraszam Cię na mój film z Roztocza. Tam też jest ciekawostka. Cisnę dalej. Teraz będę szukać skrytki. Harzykowy. Kawałek gotyckiej historii. Zupełnie przeoczyłem ten punkt na trasie. Może dlatego, że nie był zaznaczony na mapie. Ale tu jest potężny kurhan gotów. Całe to miejsce tutaj jest pokryte kurhanami gotów. Ale ten tutaj dominuje najbardziej dostojnie. Zostali tu pochowani jacyś bardzo ważni goci. W jego wnętrzu odkryto dwa groby szkieletowe oraz jeden grób ciałopalny. Umiejscowiony w pobliżu albo pod spodem tego kamienia. No nic, cisnę dalej. Taka ciekawostka na szlaku. Miejscowość Leśnie i Góra Gotów z kurhanem średnicy 20 metrów. Dobrze powiedziałem. Cisnę, to może jeszcze jakiś tam sklep załatwię, bo tu jadę w tej chwili przez jakąś pustynię totalnie. No i potem zostanie mi jeszcze jakieś około 30 paru kilometrów do kolejnego stanowiska z kręgami gotów, tam gdzie jest umiejscowiona skrytka, po którą dzisiaj jadę. Więc ogień, ogień i jeszcze raz ogień. Dzisiaj jest po prostu jeden wielki ogień. Waaa! I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Just
calling to see if you're free to run away with me. Friends, we'll let them know we're safe later. Rose gold, sun on our skin, sleeping under the stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away. No, wody kupić się nie da, wszystko pozamykane. Ale życzliwi ludzie tu mieszkają i poratują. Można powiedzieć, że jestem jak Yoda. Wysłałem drona, żeby znalazł skrzynkę. Magia się zadziała. Widzieliście tego motylka? Skubany. Wygrzewał się na tych kamieniach. Można by pomyśleć, że odczuwał energię spływającą z tych kamieni. Ale nie. Ja myślę, że tam po prostu było cieplej. Jest skrytka. Jest kolejne słowo runiczne. Otwieramy. Okej, zabezpieczona. Dobra, wbijamy kod. 1, 4, 6, 7. I otwarte. Cóż to za runa? Ha! Ha, ha. Słuchajcie, to jest runa Raido. Runa podróżników, runa wędrowców. Dokładne znaczenie sprawdzę zaraz w internecie, jak już będę miał internet, nie? Bo aż taki obcykany to nie jestem w tych runach. Ale to akurat znam.
jako ostatni wojownik zamykam tę skrytkę w tym roku. Dopiero w przyszłym roku zostanie ponownie otwarta. Dobra, główny cel misji został zdobyty. Poznać znaczenie run. Znaczy w pierwszej kolejności odkryć, a następnie je poznać. A drugi cel to dowieść to wszystko do obozowiska wojowników Odyna. Ale to już jutro. Bestia osiodłana, cisnę. Dziś, podobnie jak wczoraj, Odyn pokazuje swój chyba niepokój, bo znowu się grzmi. Muszę znaleźć jakieś schronienie. Cisnę. Ogień.